Witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj obecnych i tych, którzy będą występować, i tych, którzy będą oglądać. Dzisiaj jest nas bardzo dużo osób tutaj. W tym roku jest taka rekordowa frekwencja, bo będzie aż 12 zespołów. Także będziemy się starali o to zadbać, by to wszystko sprawnie się odbyło. Jury będzie miało bardzo trudne dzisiaj zadanie, także jest prośba, by jak będzie się wystąpienie kończyło, żeby też publiczność pomogła swoimi oklaskami, na jakim poziomie dany spektakl był. Bo trudność też będzie z tego względu, że wiek jest bardzo rozszerzony będzie. Ksiądz Jagan, że będzie krótko. Bardzo wszystkich serdecznie witam w Lubaczowie, w Domu Kultury. Myślę, że wszystkie zespoły już wygrały, mogąc tu wystąpić, i myślę, że będziemy mieli dużo fantastycznych wrażeń. Życzę udanych prezentacji, samych sukcesów, a Państwu pięknych wrażeń tych jeszcze bożonarodzeniowych. Dziękuję. Witam bardzo serdecznie, również dołączam się do tych życzeń i życzę jeszcze raz bardzo udanych prezentacji. Dziękuję bardzo. Na początek dziękuję księdzu Tomaszowi, bo on w tym roku wziął cały ciężar organizacji tego dzisiejszego przedsięwzięcia. Dziękuję też panu Mariuszowi Frantowi, który jest dyrektorem Powiatowego Centrum Kultury i Sportu. Także jako współorganizator panu dyrektorowi naszego Miejskiego Domu Kultury za to, że już od lat możemy tutaj w tym miejscu ten przegląd Herody prezentować, odbywać. Także wszystkim serdecznie dziękuję. No cóż, kolejna 9. odsłona za chwilę przed nami. Mam nadzieję, że ta 9. odsłona będzie inspiracją do tego, że na 10. jubileuszowy przegląd nie będzie 12 zespołów, a na przykład 24. Na przykład. Cieszę się, że jesteście tak licznie obecni. Dzisiaj, gdy w ogłoszeniach podawałem, zachęcałem, żeby przyjść z dziećmi. I cieszę się, że tak licznie tutaj jesteście obecni z dziećmi. W międzyczasie bardzo serdecznie jeszcze witam pana Stanisława z naszego Gminnego Centrum Kultury. Gminy oczywiście Lubaczów, bo nie może się nic odbyć, bo miasto, powiat i gmina zawsze w takich wydarzeniach biorą solidarnie udział. Także na ręce pana Stanisława i pana wójta składam to podziękowanie. Niech nam Pan Bóg błogosławi, niech Duch Święty oświeca tych, którzy będą występować, żeby jak najpiękniej wystąpili na cześć nowo narodzonego jeszcze dzieciątka. I bardzo serdecznie jeszcze pana wicestarostę witam, który w tej chwili dotarł do nas. Witamy serdecznie. Życzę wszystkim miłych wrażeń, pięknych, głębokich przeżyć. Poznać dziwnej, twej pokorze, na
króla Heroda? Prosimy! Wchodźcie, prosimy! Pić, gospodarzy, ubawić chcemy i za przyjęcie wam dziękujemy i będziemy w podróżę, jakby tu kolędowali, jakiej kolęda. Niech będzie pochwalony na cztery świata strony tej duchacie, co mnie wszyscy znacie. Jestem posłany od króla Heroda mego. Przyszedłem prosić o tron dla niego. Tron dla króla ustawiajcie, należy mu hołd oddajcie. Królu mój, proszę wstąp na tron swój. Oto ja! Pan nad Pany i mocarz nad mocarze. Przed moim majestatem wszystko pada na twarze. Miecza mego ostrzem podbiłem całą ziemię. Krwią, żelazem i złotem uciskam ludzkie plemię. Gdzie moje berło? Gdzie moja korona? Korona na szlachetnej króla głowie umieszczona, a po berło to rycerze do lasu biegali, do tej starej wierzby i jeszcze go nie wystrugali. Moja wola zawsze się stanie. Gdzie moje wojsko? Gdzie moi rycerze? Zaraz przyprowadzę ich za żołnierze. Powracam z dalekiej wojny. Tak dzielnie tam walczyłem, że tysiące mężów zabiłem. A jak przede mną uciekali, ręce, nogi połamali. A tobie, królu, mówię, panna zrodzi syna. Dla ludu całego szczęśliwa nowina. Zrodzone dzieciątko wielkim królem będzie. Mówią o tym prorocy w tym kraju i wszędzie. Marszałku, zawołaj proroka z Izraela. Niech swojemu królowi mądrych rad udziela. Hej, Żydzie, rabinie starego zakonu! Wzywam cię po raz pierwszy do królewskiego tronu. Ziara, ziara, tam przybędę, jak na stole bimber będzie. Hej, Żydzie, rabinie starego zakonu! Wzywam cię po raz drugi do królewskiego tronu. Jeszcze żem ziarnki nie pocałował, jeszcze żem kur nie porachował. Jak se ziarnki pocałuje, jak se kury porachuje, to zaraz tam przywędruje. Hej, Żydzie, rabinie starego zakonu, wzywam cię po raz trzeci do królewskiego tronu. A jak nie przybędziesz, to ci głowa z karku zleci. Już wędruję, już wędruję. Zaraz mam przywędruję. Macie tu jakieś chemiki, żeby te progi przejednaczyć. Żydzie, skąd jedziesz? Z Warszawy. Co wiedziesz? Jestem mały. Za
przygody. Jak ja przyjechał z Węgier, to proszę, napadli wielki wiej, mój drabniasty wóz. Ale ja miał kulki z cebulki, pipa, puf! Łapcy, drapcy i sam schował się do dziurcy. Żydzie, powiedz, gdzie się narodził Bóg? Bóg? Bóg rośnie w polu na Zagorie. Tam, gdzie wielka chmielina, tam rośnie Bóg. Oto ciebie król nie pyta, ty figuro pospolita. Gdzie się narodził prawdziwy Bóg? Bóg? Bóg narodził się wszędzie. Gdzie go posadzisz, tam błędzie. Na Zagorie, tam pokładku w lesie pod dębem. Oto ciebie król nie pyta, ty figuro pospolita. Życie, ja cię wtedy nauczę, ja cię cały raz w tyłu mówię. A zaraz wam tu powiem, niech się w swojej świętej Biblii dowiem. Strona pierwsza, same wiersze. Strona druga, wiersze dwóch. Żołnierze! Moi żołnierze! Zwalniam dziś przymierze! Ratujcie tron i pana, bo zdrady nam wydania! Idźcie, szukajcie dzieci, gdzie gwiazdka zaświeci. Tam niech uderzy miecz, spełnijcie moją wolę. Zabijcie tu pachole, a teraz wszyscy precz! Oh, yeah.
stworzył, jak najprędzej sięgają go po pieniędzy. A ty go stworzył dla Boga, szukaj w komorze pieroga, albo też pyrki.